Rok 1939, niby spokojny. Nikt nie spodziewał się jebanej wojny. Wszyscy żyli spokojnie, aż do 1 września. Wtedy Polski przyszłość stanęła na rękach. Ile krwi przelaliśmy za wolność, ile ludzi zginęło, żeby Polska była Polską. Ile bitew my musieliśmy przegrać, żeby nauczyć się wygrywać. Rok 1944, wtedy Polacy zabrali się do ostatecznej walki. Tysiące młodych chwyciło broń do ręki, żeby wyzbyć się z niemieckiej szczęki. I zawalczyli do końca, nie poddawali się. Przelała się za nas i własna krew. Polska historia jest pisana czerwoną krwią na białym tle, więc ziomość nigdy nie zapomni, gdzie urodziłeś się. Minęło już dużo czasu od tamtych lat, i tak nie zdaję sobie sprawy, jakie to było ważne, brat. Bohaterowie z tego okresu, jeśli moglibyśmy patrzeć, jak świat działa funkcjonalnie, pozwól życie myśleć racjonalnie. Poruszymy ludzką wyobraźnię, przelali krew za nas nasi przodkowie, żebyśmy mogli spokojnie żyć, oddychać, kochać innych. A i tak znamy się ludzie, których te wydarzenia nie obchodzą. Myślą, co mnie obchodzi historia mojego narodu. Pozwól życie przytoczy nawet 150 powodów. Po pierwsze, żyjesz dzięki nim i cieszysz, że żaden Szwab nie mówi Polaczku kim. Po drugie, masz wolną rękę, nie możesz robić wszystko. No prawie wszystko, więc nie mów mi, że Polska to chujowe państwo. I mimo tego, że mamy niewiele, cieszmy się, bo chwała bohaterom tamtych lat. Walczyli do końca swoich dni, zachowując swój honor. Pomyśl dzieciak mający 10 lat, chwytał za broń, nie bał się zginąć za swój kraj. Już tak w młodym wieku wiedział, że nie ma nic bardziej honorowego niż zginąć za ojczyznę. Cieszę się, skąd pochodzę i jestem z tego dumny, że mogę pisać, mówić po polsku i nikt mi tego nie zabroni. Gdyby wybuchła wojna, myślę, że też sięgnąłbym broni.